6 tydzień, nie półtora tygodnia temu, nagle wszystko się odwróciło, być może pod naciskiem Niemiec, Angeli Merkel. Mnie się wydaje, że takie represje są potrzebne, żeby Angela Merkel wygrała wybory, ponieważ Niemcy mają największy problem z uchodźcami. Stąd, żeby wyborcy poparli Angela Merkel, trzeba pokazać, jaką mają siłę nacisku na inne kraje. Jakub Białowieczek. Warto przypomnieć, kiedy mówimy tutaj o sprawie sprowadzania imigrantów do Niemiec, że na samym początku, kiedy padło to hasło Herzliche Willkommen, zapraszamy tutaj imigrantów, to rzeczywiście byli ludzie uciekający z Syrii, natomiast bardzo często przedstawiciele klasy średniej to byli inżynierowie, lekarze i tak dalej. I to nie było tak, że udzielano im pomocy, tylko że raczej w państwie, które się chwiało w posadach, wobec takiego państwa zastosowano coś w rodzaju szabru, tyle że z ludźmi w roli głównej, te najbardziej interesujące, przepraszam za taki może trochę cyniczny język, ale te najbardziej interesujące jednostki po prostu Niemcy do siebie próbowali ściągnąć. Do tego przy okazji doszli też ludzie do wykonywania tych najprostszych prac. No ale summa summarum, migracji na taką skalę Niemcy nie przewidzieli. Okazało się, że ten biznes jest trochę mniej opłacalny, więc teraz pod solidarnościowymi hasłami Niemcy próbują się problemem podzielić. No tylko że Polska nie jest jedynym krajem, któremu się to nie podoba i to Polacy twardo powiedzieli, że nie, chociaż tak naprawdę była próba przyjęcia tutaj 100 osób, ale podczas weryfikacji w Grecji okazało się, w greckich obozach okazało się, że są poważne problemy, posiadanie kilku czy kilkunastu paszportów, to tam była dosyć częsta sytuacja, podawanie nieprawdziwego wieku, kraju pochodzenia i tak dalej. No a z kolei we Włoszech weryfikacja w ogóle się okazała niemożliwa, tutaj pisemnej zgody na kontakt polskich strażników z ludźmi, którzy w tamtych obozach są, Włosi nie wydali. Więc no właśnie, Polska tutaj postępuje twardziej, ale przypomnijmy, ze 160 tysięcy osób, Polska, które mają być relokowane, przyjęły kraje jak dotąd 20 tysięcy, czyli jedną ósmą. Więc ze swoich zobowiązań nie wywiązują się wszyscy praktycznie, poza bodajże Luksemburgiem, więc dlaczego akurat Polska? No z paru powodów tak się złożyło. Polska postępuje twardo, są kwestie ideologiczne, jest konflikt z kilku innych powodów z polskim rządem, więc obrywamy. No właśnie, 12% rozlokowano, o tym wspominał także poza panem redaktorem szef MSWiA Mariusz Błaszczak, ale wspomniał także o tym, że Polska tak naprawdę z Grupy Wyszehradzkiej zmienia zdanie, tylko Polska, bo wcześniej inne kraje z grupy już powiedziały, że nie przyjmą uchodźców i tak naprawdę, bo oczywiście nawiązując do poprzedniego rządu, który wspomniał, że przyjmie uchodźców, teraz nowy rząd zmienia zdanie, ale właśnie chciałem zapytać, bo mówiliśmy trochę o solidarności przyjmowania uchodźców. Tutaj mamy solidarność w Grupie Wyszehradzkiej, nie przyjmowanie uchodźców, nie tylko Unia Europejska sobie poradzi z Grupą Wyszehradzką, bo to już jest szerszy, że tak powiem, szerszy wachlarz, nie będzie już debaty tylko na temat Polski, tylko na temat kilku krajów. Marek, no tak, Polska wyłamała się za czasów rządów pani premier Kopacz z tej jego solidarności wyszehradzkiej, ba z ustaleń, które zawarto między tymi krajami, że zgodnie i solidarnie nie przyjmujemy uchodźców. I w tej chwili dzięki postawie rządu PiS wróciliśmy, że tak powiem, na Wyszehradu łono i jesteśmy wspólnie jakby zjednoczeni tą myślą i tą decyzją. Natomiast podobno są jakieś plany, a prawo Unii Europejskiej jest zgubne, są jakieś plany, żeby wyłączyć te kraje z głosowania, no bo jakby są naprzeciw, no jeżeli ten patent zostanie zastosowany, to wtedy nie będzie badania głosowania. Taka rzecz, proszę Państwa, że Polacy myślą tak po faryzejsku, jest to wyliczone, że jak uchodźcy tu będą, to żeby zastosować będzie nieszczęście za nieszczęście. Jeżeli to dalej będzie stosowane, no, to tak, wszyscy, którzy nie człowiek zgadzają, musi myśleć, to po pierwsze. Po drugie, czy tak myśli chrześcijanin? Chrześcijanin to za wiarę oddawał życie. No jak Neron do armii powoływał pierwszy chrześcijan, no to jak byli neutralni politycznie, to na pożarcie lwom dawał, czyli na śmierć. A tutaj chcą przeżyć, za wszelką cenę, chcą mieć i być, mieć bogactwa tego świata, bo też teraz obwinia się, proszę Państwa, Kościół katolicki o
o to, że jest pazerny, chciwy i zabiera pieniądze, że tytuły, dostęp doktor habilitowany, że w ogóle uniwersytet jako taki i tytularność to jest wymysł średniowiecza właśnie. Kasy od pensji, wiadomo. Ano, tak. Na swój sposób racjonalnie. Czyli, że to z Jezusem nie miało nic wspólnego. Jezus powiedział, abyście nie nazywali siebie rabbi, bo jeden jest was, nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest wasz ojciec, ten w niebie. No to już chyba wszystko powiedziane tutaj. Powiedziano to, że skoro Jezus przyszedł od Ojca, modlił się do Ojca i mówił o tym Ojcu, nauczył nawet modlitwy Ojcze nasz, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, to tutaj się wybija imię Boże Jachwę, imię Boże Jehowa, ale służy szatana, służy diabła, za wszelką cenę zawsze chcieli ukryć to imię Boże Jachwę, za wszelką cenę chcieli ukryć to imię Boże Jehowa. No to skoro Jezus mówił, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje, to znaczy, że to imię dla Jezusa Chrystusowi o czymś bardzo istotnym, czymś bardzo ważnym. Ja wiem, że faryzeusze, że saduceusze zaraz mnie tutaj zasypią szczegółami szatana diabla, szczegółami diablimi, bo szatan kryje się w 33 guzikach sutanny. Także proszę Państwa, tu chodzi o serce, chodzi o uczucie, chodzi o to, czy my w ogóle chcemy Jehowie Bogu służyć, czy nie. Można też Boga zamienić w Maryję, w Jezusa i jeszcze w jakichś tam świętych. Co jest niewłaściwe, co jest bluźnierstwem, co jest bałwochwalstwem i my o tym dobrze wiemy. Niejednego zabili, zabili Jana Husa, też byłam na konferencji zorganizowanej przez ambasadę czeską. Jak zabili Jana Husa, to Halina Poloniska powiedziała, słuchaj, oni teraz już nie będą robić takich konferencji, żeby opowiadać, jak to Kościół katolicki zabił Jana Husa, bo komu to na rękę by było? No, ale jeżeli chodzi o prawdę, to można by było mówić, boją się mówić na budowie o pewnych rzeczach, boją się mówić na ulicy o pewnych rzeczach. Niestety, wszędzie jest monitoring, wszędzie albo nie wszędzie, no ale na ulicy to raczej wszędzie, prawda? No, tam gdzie tego monitoringu nie ma, będą systemy. Podjęcie decyzji przez Komisję Europejską, wszystkiego dowiemy się w środę. Żydowsko watykańskie kręci, kombinować będą, salce sanować, oszukiwać, dręczyć, kłamać. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie, Buziaczki, no i że proszę jeść kaczki. Proszę jeść kaczki. Ten przemarsz, jak to Państwo, Panowie skomentujecie, Marek Król. No, nie sądziłem, że dożyję takich czasów, gdzie czczenie ludzi, którzy zginęli w tej katastrofie, a w każdej innej, będzie drażniło kogokolwiek. Te argumenty, które używają obywatele RP, których wsparli, jak widzimy ostatnio, nie lubię tego określenia, legenda Solidarności. A dlaczego pan nie lubi? Nie lubię tego określenia, ponieważ ono jest z katalogu troszeczkę agentury wpływu, że tworzy się pewne legendy po to, żeby ludzie nie dyskutowali, tylko na wiarę przyjmowali. Legendy, tak. I na wiarę przyjmowali, żeby nie dyskutowali, tylko na wiarę przyjmowali. Jak trzeba 100 razy zdrowaśkę odmówić, no to trzeba 100 razy odmówić. 101 to 101 i nie 100 i nie 99. Na wiarę przyjmować. To jest właśnie ten średniowieczny zabobon. Także tutaj, proszę Państwa, nie ma dobrego jednego takiego życia. Władysław Frasyni, który wsparł obywateli RP,
No też dla mnie największy szok, tak prawdę mówiąc. Tak, oczywiście na Facebooku w różnych miejscach się pojawiły takie domniemania, sugestie, co oni na ciebie mają, Władku, że ty tak się zachowujesz, bo faktycznie to jest nieracjonalne zachowanie. Ja rozumiem, gdy są jakieś strajki, protesty, to można się mu nie jednemu podobać, ale czczenie miesięcznicy i wywoływanie takich burd, jakie wywołują obywatele RP, no, no to jest barbarzyństwo, no, naprawdę. I ja powiem tak, że to jest jakiegoś katalogu chyba tradycji bardziej postsowieckiej, czy rosyjskiej, nawet, bo w polskiej tradycji i zwłoki, i ci, którzy odeszli, niezależnie, czy ich lubimy, czy ich nie lubimy, ale otaczani są szacunkiem. To jest polska chrześcijańska tradycja i oni są jakby z innego, jakby, no nie wiem, od... Przepraszam za wyrażenie, jakby od innej małpy polskiej pochodzili troszeczkę. Ja tego nie potrafię zrozumieć, ale tak się widzę, że jakby... Także proszę tak Państwa, jest jakieś takie przyzwyczajenie średniowieczne, tak że dobrze, że u nas strażnicy taki artykuł napisano, że mózg ludzki pływa. Uczeni amerykańscy stwierdzili, że mózg ludzki pływa. W związku z tym ludzie starszej daty, których tutaj w Polsce a nie ma, bo ludzie umierają na raka, szybko odchodzą, nie ma leku, Polska jest biedna i na uchodźców, a i na siebie, tak gdzie będzie uchodźców przejmowała. Także, że mózg ludzki pływa i babcia, dziadek, gdyby był, gdyby byli tacy wirtualni, dziadek z babcią, powinni zapamiętywać, starać się zapamiętywać nowe rzeczy na internecie, w komputerze, w telefonie, to tu, to tam, zapamiętywać na głowę pewne nowe schematy, bo mózg ludzki pływa i oni będą to pamiętać, ale oni są tak przyzwyczajeni, o tym tu jest właśnie mowa, że nie chcą zapamiętywać, nie starają się nawet zapamiętywać. Także proszę Państwa, buziaczki, no i że proszę jeść. Mamy organizację, która od samego początku mówi, my chcemy doprowadzić do tego, żeby policja nas zaatakowała, chcemy zrobić zadymę, chcemy zrobić burdę, wchodzą tam, gdzie nie wolno, albo tak jak niedawno na konferencji zapowiadali, zamierzają łamać prawo i wprost to mówią. I oni byli traktowani oczywiście z sympatią przez opozycję, przez media, które opozycji sprzyjają, ale nikt się jakby pod nimi nie podpisywał. To znaczy, to nie było tak, że ktoś ich traktował jako jakąś nadzieję polityczną, tylko jako takich trochę cyngli do brudnej roboty. Niech oni wkurzą PiS, niech PiS coś zrobi, niech któremuś z nich przyłoży, ale my jesteśmy trochę z daleka. A teraz mieliśmy konferencję prasową z udziałem polityków opozycji. Rzeczywiście pod tym, co obywatele robią, opozycja się podpisuje, no i to jest coś dziwnego, no można powiedzieć, tak słucham o te porównania do stanu wojennego, no jak kiedy było zamieszanie z blokowaniem Sejmu, to jedyny chyba poszkodowany to był człowiek, który sam się położył na ulicy i udawał trupa, teraz najciężej poszkodowany to jest człowiek, którego wyniesiono, który zaatakował policjanta, rzeczywiście, więc nie to, żeby w jakiś może bardzo brutalny sposób, to nie było tak, że tam powiedzmy się kierę wyciągnął, ale było to ewidentne naruszenie nietykalności funkcjonariusza na służbie i musiał wiedzieć, że coś takiego robi, więc też nie spotkały go takie konsekwencje, że dostał łomot na komisariacie, tylko po prostu spisano jego dane, więc to nie jest tak, że krzywda mu się stała. Pojawiły się także akcje Nowoczesnej Uwolnić Frasyniuka, ale zaraz o tym wspomnę. Wspomnieliśmy o burdach, dlatego pytałem o to, czy to nie przesada, ze względu na to, że Ewa Siedlecka, dziennikarka tygodnika Polityka, na łamach dzisiejszej Gazety Wyborczej napisała, że nie chodzi wcale o blokowanie smoleńskich procesji. Nigdy nie popierałam blokowania innym korzystania z wolności pokojowych zgromadzeń. Problem w tym, że tę wolność mają dziś tylko obywatele lepszego sortu. Sort gorszy, mimo starań, nie może korzystać z wolności zgromadzeń za pomocą narzędzi z ustawy o zgromadzeniach. Czy rzeczywiście jest tak, że prawa obywateli RP i prawa dziennikarzy Gazety Wyborczej, a także tygodnika Polityka są rzeczywiście ograniczane? Jak panowie to skomentują, Marek Król? No, przepraszam, ale pani redaktor jakieś brednie wypisuje, ponieważ dopóki obywatele RP stali z jakimiś transparentami i tak dalej, no, nawet jak krzyczeli obelżywe słowa wobec trzących miesięcznicę, to w zasadzie policja nie reagowała. Dopiero jak fizycznie dokonywali aktów przemocy,
przypomnę, miesiąc temu wtargnięcie do kościoła, w czasie mszy potem, bo im jakby było za mało, oni potrzebują krwi, że tak powiem, bo to, że Jarosław Kaczyński wypowiedział się na ich temat, no polemika jest dozwolona również w takich demonstracjach. Ja powiem panu, że nie wiem, albo my żyjemy w różnych rzeczywistościach i redaktorzy, ja to nazywam godzinówki wyborczej, ten skrót jest taki sam, a skojarzenia wiadomo jakie, ponieważ to jest jakaś aberracja, a jeszcze szok przeżyłem wczoraj, jak śledziłem sobie tweety niektórych ludzi, jako bierny tweetowicz i z gorącym wsparciem wobec Frasyniuka ruszył, kto? Pan Balcerowicz. Władku, trzymaj się, popieramy ciebie wszyscy i tak dalej, no po prostu myślę, że szczęka mi opadła, a przypomnijmy to, nie można niestety tego w radiu powiedzieć, jaki znaczek miał przypięty do t-shirtu właśnie pan Frasyniuk, zalecający, co należy robić z pisem w języku rosyjskim, rzecz jasna. Nie wiem, czy można powiedzieć, no może ale, nie cytujmy, czy można pokazać to w telewizji dla tych, którzy nie znają rosyjskiego zwłaszcza, no jest to bardzo wulgarne, chamskie i prymitywne hasło, co należy zrobić z pisem, więc to wyraża... No, Polacy tutaj rosyjskiego nie znają, bo lewosławni to są lewosławni, a nie prawosławni. Prawosławni to u prawosławnych cerki wszystko po rosyjsku, a tu u lewosławnych to co? Po łacinie, po polsku, po rumuńsku. Także wiecie państwo, to wszystko to są systemy rumuńskie. Oni nawet jak tutaj pracują, to chcą jak najdłużej pracować w tym sensie, co wynika z chciwości i pazerności, że jak mają po 20 zł na godzinę, to sobie sporo grosza zarobią. Ucierpi rodzina, matka. Słucham tego, co pani redaktor w Gazecie Wyborczej napisała na temat tego, że... Może ja dodam do tego, co napisała pani redaktor w Gazecie Wyborczej, bo mamy słowa oficjalne, dokument Nowoczesnej skierowany do Jarosława Kaczyńskiego. Wczorajsze wydarzenia sprawiły, że z niepokojem patrzymy na brutalne pacyfikowanie przez policję osób, które protestują przeciwko upolitycznieniu katastrofy smoleńskiej. To naruszanie wolności słowa i równości demokracji. Pana słowa o nienawiści i wyzwiska, jakimi obrzuca pan Polaków podczas każdej niemal miesięcznicy, dzielą i osłabiają nasz kraj. Podpisano Ryszard Petru. Ja muszę, przepraszam, zaprotestować, bo ja uczestniczyłem w Marze Niepodległości. O Jezu, strasznie jest pokrzywdzona Gazeta Wyborcza. Organizowanych przez organizacje narodowe różne, ale nie tylko. I widziałem, jak strzelali z armatki wtedy, jak kopali w cywilu policjanci. Gazety Wyborczej myśleli, że jest. Więc, że są Alfą i Omegą. Tak samo Babilon starożytny myślał, że jest Alfą i Omegą. Babilon wielki z apokalipsy. Siedzę jak królowa, wdową nie byłam, żałoby nie zaszła. Tak. No to przepraszam, to Marsze Kodu, to co to jest? Dla których jest zablokowany środek Warszawy. Ludzie, którzy stoją pod KPRM-em od już ponad roku, o ile dobrze pamiętam, formalnie rzecz biorąc łamią prawo, zajmując pas ruchu. Ja przypomnę, że jak Solidarni 2010 stali przed Pałacem Prezydenckim, to im nie wolno było rozstawić namiotu, musieli go trzymać w powietrzu albo postawić sobie na stopie jakoś tam w ten sposób pomijając przepisy. I wtedy to było dozwolone, a tam ludzie stoją i jedyny... Nie przypominam sobie, żeby policja w ogóle podjęła choćby próbę wyniesienia ich stamtąd, bo raczej też rząd postawił na strategię przeczekania, po prostu chcecie, to sobie stójcie i to właściwie w czasie tego tak zwanego Ciamajdanu wystarczyło. W sprawie tych protestów przed KPRM-em też wystarcza, bo one raczej nie mają potencjału, żeby przerodzić się w coś większego. No ale tutaj, kiedy mamy już bezpośrednie zwarcie i próbę zablokowania demonstracji, no to policja interweniuje. Ale to też są bardzo delikatne interwencje. I tutaj stawiamy kropkę. Jakub Jałowicz, Argość Niedzielny, Marek Kacul w sieci. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Na gorący temat w imieniu Krzysztofa Świątka zapraszam już jutro, a ja się kłaniam. Mateusz Maranowski, do usłyszenia. Reklama. Lewo 7 rano telefony. Prawo 8 śniadanie w biegu.